Witam gorąco z gorącego Meksyku. Dzisiaj zagramy sobie precyzyjnym uderzeniem, które zrobiłem przed spankiem, przed streamem. Zrobiłem sobie taką talię, która no, wyszła naprawdę fajnie. Polecam zajrzeć na mojego Twitcha, link znajduje się w opisie. Tam możecie zobaczyć pierwszą godzinę, jak gram tą talią i zobaczycie, jak mi ją idzie. A tutaj zobaczycie już oprócz tego. Dobra, słuchajcie, gramy tak, gramy przewagę taktyczną. Najpierw myślałem o tej kryształowej czaszce, ale ona ma tą zasłonę. I teraz tak, na elfi prorokini, jeśli byśmy to rzucili, a to jest nasz główny cel, jeśli coś to, na co byśmy rzucili, no to nie dostaniemy wtedy witalności z tych kulek. No bo wiecie, Sylasa będziemy zagrywali w kulki, no i będziemy chcieli w elfi prorokini, bo robimy te combo z Alzura, nie? Potem. Czyli zagrywamy Sylasa w. Wgrywamy Simlasa w jedną elfią prorokini. W sumie robimy już trzy kulki. No i w następnej rundzie wyciągamy Alzura z Oneiromancji, przez co od razu kulki wszystkie trzy się odpalają i tworzymy jednostki przez Alzura po prostu o werbunku sześciu. Tak jest werbunek kulicznych. Także to wy już znacie te combo, aczkolwiek tutaj też będziemy grali talię z Kagańcem, Sirocco, podgączastym grzywem, Madokiem oraz Shiru. Także dosyć kontrolna talia. Też mamy zaklinaczkę, żeby tempo zrobić, nadrobić te punkty, które, no wiecie jak jest czasami. Także cóż, tak się prezentuje talia. A jeszcze precyzyjne uderzenie. Precyzyjne uderzenie tutaj jako lider, no oczywiście musi być z Shiru, ze względu na to, że ustawiamy sobie jakieś jednostki. Przykładowo widzimy, że u rywala przeważają piątki, a u nas tych piątek jest mało albo w ogóle ich nie ma. To wtedy Shiru jak najbardziej rzucony, wzmocniony podgączastym grzybem, będzie miał 5 punktów. Wtedy możemy go kliknąć, on się zniszczy oraz wszystkie inne piątki. No chyba, że widzimy, że przykładowo on rywal ma 4, znaczy kilka czwórek, a my właśnie tych czwórek prawie nie mamy. I się po prostu nam to opłaca, no to rzucamy Shiru, wzmacniamy podgączastym grzybem i zużywamy jeden tyk lidera, tak żeby miał 4 punkty, klikamy go i w ten sposób niszczymy czwóreczki. Także tak się prezentuje talia, link znajduje się w opisie. Zapraszam was wszystkich na streamy na Twitchu. W każdą środę oraz niedzielę streamuję Gwinta, także serdecznie zapraszam. Link znajduje się w opisie. Zapraszam na Discorda Armia Oso. Link znajduje się w opisie. Tam zawsze informuję, jeśli będą dodatkowe filmy, dodatkowe streamy i tak dalej. Teraz na przykład streamujemy też Gotika, także serdecznie zapraszam. Tam tylko podaję informacje kiedy. Jeśli cię to interesuje, no to wpadnij tam. No, armia będzie rosnąć w siłę. Ja będę zadowolony. No i mam nadzieję, że ty również. Także dobra, także jeszcze zapraszam do teamu House of Lebioda. Link znajduje się w opisie, jeśli chodzi o Twitter, Facebooka oraz Discorda. A teraz już przejdźmy sobie do oglądania. No i tak, w pierwszej gierce zagramy sobie z pajączkami. Ale my możemy zrobić punkty. Kurde, zobaczymy, co będzie grał przeciwnik, bo może to być tak zwane no unit, czyli nie będzie grał jednostek, albo będzie grał Yennefer. Dużo pająków plus Yennefer. No i w takim przypadku byłoby bardzo dobrze. No, ten Shiru to by zrobił gigantyczne punkty. On sam wygrywa grę. Tak, nie chcemy mieć magicznej kuli. I no, jedną obrończynię byśmy wymienili. Mamy Simlasa. Fajnie, dobra. Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Bardzo dobry rząd. A, ale wiecie czego brakuje? Prorokini brakuje. O ty chamie. O ty chamie. Rośnijcie, moje No dobra. piękne, wysoko pod niebo. Dawaj zaklinaczkę. Kurde, źle to wygląda.
No, neuromancję bym musiał zagrać właśnie w prorokini, bo inaczej no to leżymy. My chcemy wygrać, mieć to ostatnie słowo. O. Tak trudnie zagrane. Dawaj, Elfio Prorokini. To nie może się udać. To samobójstwo. No musimy przynajmniej przygotować sobie kulę na Azura. Przynajmniej. Szepciucha i to zbija. Co za ham. Straszny człowiek. No dobra. Najwyżej zagra Simlasa w te kulki, no wie. A, ale on gra. No i teraz to już jest tyle punktów, że będzie ciężko to nadrobić. Myślę, że musimy spasować. Ale patrząc na to, co rywal gra, podpowiada mi, że to będzie jednak talia z Yennefer. Będzie to talia raczej właśnie z Yennefer. Jeśli tak, to te ostatnie słowo nie jest aż tak potrzebne ze względu na to, że żagnicy raczej grać nie będzie. Może być ta żagnica oczywiście, ale no nie wiem, no wydaje mi się, że nie. Nie zaciągnij się. Dobra, jest Alzur. Czyli gramy. A kurde, no dobra. No skoro gramy... Uderzmy sobie tego trutnia. Sześć punktów. No, w razie czego to oficer daje nam wygraną. Ale on będzie już to grał. Raczej wątpię, że w to nie pójdzie. No, skubany, nie? Skubany. Dobra, to zróbmy... No, zróbmy tak. Dzieci powstaną. Trudno. Przeciw rodzicom. Mam nadzieję, że to nie zginie. Następnie zagrałbym Alzura. Żeby... No to na Alzura on już nie ma nic. To na pewno. Dobra, to zagrajmy sobie... No zagrajmy sobie na tył. Zasady wymyślono dla tych, którzy bez nadzoru spopieliliby sobie ręce. Jak już zużył pasożyta, to już nie musimy się bać o Alzura. Tam już nic nie będzie, ze względu na to, że nawet Sirocco zostało zużyte. Świat jest w równowadze. No to już się nazywa Hanno.
zrobisz, dobra. Zagrajmy sobie to. No na razie to naprawdę wygląda to bardzo, bardzo źle. Teraz Yennefer, tak? Dokładnie, jest Yennefer. Dobra, to teraz próbujmy sobie poustawiać. Próbujmy sobie to teraz poustawiać. Mamy tak, mamy tutaj czwórkę też do zrobienia. Tutaj byśmy mogli też zrobić czwórkę. Tak, tak. Ewentualnie dawaj jeszcze Simlasa dogramy. Niech on myśli, że ma tą przewagę. No w razie czego Shiru i tak to nam wygrywa. A jeśli chodzi o rywala, to jeśli nie gra Żagnicy, no to już nie będzie miał nic na następną rundę. Dobra, i to już jest... To już jest lepsze. Teraz mamy same... No, piąteczki. To tak, to byśmy... Zróbmy jeszcze tak. No. Bo może być jeszcze tak, że on teraz wzmocni sobie wszystkie jednostki. Aczkolwiek... On będzie... Dokładnie, będzie pasował. Spoko. Dobra. Nam jeszcze lider został. Także... Cóż, Shiru nas wyratował. Jak najbardziej. Shiru to normalnie... Ładnie ogarnął, ale mamy całego lidera. To mi się bardzo podoba. Co my jeszcze mamy w talii? O, nie ukrywam, że te dwie karty by się mogły przydać. Może. No i dobra. Jest Sirocco, tak? No to wszystko teraz w naszych zaklinaczkach tak naprawdę. Ty chyba żartujesz. No, to będzie dobre. Nam został lider, czajcie to, jak ja nie będę miał celu. Aha. Nie no, proszę, rzuć coś. Rzuć coś. Ja ci kręcę. Nieźle. Jaka jest jego ostatnia karta? Ja! Nie wierzę w to. Dobra, przejdźmy do gry numer 2. No i zagrajmy sobie Skellige. Jeśli to będzie Lippi... Mam nadzieję, że to jest Lippi. Mam nadzieję, że to nie jest te całe obijanie, bo z obijaniem byśmy mieli... Możemy mieć problemy. Z Lippim byśmy mieli bardzo łatwą gierkę. To tutaj jest Shiru, dobra. I chcemy tego,
Nie chcemy tego. Powiem tak, ręka i... no, zostawiam trochę do życzenia. Między innymi magiczne kule, które no... one nie są tutaj fajne. Te magiczne kule to chciałoby się powyciągać z Simlasa. Jest potężniejsze niż Boże siły. No lecimy. Bijamy sobie tego kruka. No teraz już będzie na pełnym. Kapłana to sobie zbijemy. Kapłan jest akurat, no, upierdliwy. Bardzo. No mam nadzieję, że bez obrońcy Meluzyna pójdzie. To wtedy mamy Sirocco. Ludzkość jest wirusem. Nie ma problemu, gościu. Ja nawet nie mam czego tutaj już grać. Także luz. Grajmy sobie... a na przykład dzieci tą prorokini. Ich po prostu zagramy jedną magiczną kulę. Lub... dobra. Żegnam. Dobrze, bo Meluzyna to jest karta, która denerwuje. A jeśli chodzi o Sigvalda, to już na streamie widzieliście, co potrafi bomba dwimerytowa. O, jak mi przykro. O, jak mi przykro. O, no i dobra. Irna, czy ona odrzuci coś? No, no, mogę powiedzieć, że ja już jestem bardzo dobrej myśli, ze względu na to, że po pierwsze, Ceres wyskoczyła tam w pierwszej rundzie. No to jest dla nas bardzo dobra sytuacja. Druga sprawa to Meluzyna, która no, już nie będzie zagrywana. Pozostaje Sigvald, jeśli go gra, a pewnie gra, ale na Sigvalda mamy obronę w postaci bomby dwimerytowej. Dlaczego? Dlatego, że bomba daje zasłonę, więc tego krwawienia on praktycznie nie dostanie, tylko 4 z samej bomby dostanie krwawienia, a potem już nic nie dostanie, więc to. Dużo punktów nie zrobi. Czyli Simlasa jedyne, co nam jeszcze zostaje, to właśnie te bomby dwimerytowe. Jeśli chodzi o karty specjalne. To też się przyda. Choć nie, no w sumie... nie, no w sumie to się przyda akurat. No, dobra, dobrze, że spasował, bo rękę to mamy taką, że no, nie wiem, czy by tutaj się coś udało zrobić. Zagrajmy sobie po prostu pod gąbczastym grzybem. Teraz się trzeba tylko nie zaciągnąć. Nie wolno dobrać bomb. No i dobrze by było nie dobrać Alzura. A co by było fajnie dobrać? No, Simlasa. O Neuromancji oczywiście kaganiec. Dobraliśmy wszystko, co potrzebowaliśmy, nie?
No ja Alzura już zostawiam, nie mam innego wyjścia. Dobra. Czego byśmy zaczęli? Ja cię kręcę. Nie ma piękniejszego miejsca niż Dolina Kwiatów. No, ja jestem bardzo złej myśli. Kurde, chociaż ten Simlas, gdyby się trafi. No właśnie, patrzcie, teraz jest... To wieczna walka. Sigvald. No, z którym nie mamy jak sobie poradzić. No nie mamy. Bardzo źle. Naprawdę bardzo źle. No dobra. Musisz ją wygnać. Rozstawmy się. Jeśli chodzi o te zaklinaczki, to ja chyba to dam tutaj, bo... Ja potem mogę mieć ciężko z odpaleniem się. Zobaczysz cuda z Elikalni. Znaczy z miejscem, co ja gadam. No tak. Obrodziło tej wiosny i następnej też obrodzi. Już moja w tym głowa. Tu jest zaklinaczki. No szkoda punktów trochę, ale... Przyjmij nasze ofiary. To jest akurat spoko. To jest akurat spoko. Zarówno moje zaklęcia, jak i martwy duan pożyźniają te gleby. Okej. No i dobra. Teraz, co nam pozostaje, to nic innego jak rzucenie Alzura i magicznej kuli. My mamy magiczną kulę na 2. Dobra, więc... On powinien nam przeżyć. Raczej tutaj niespodzianek nie powinno być już. No. Kurde, naprawdę ciekawe, czy to zrobimy. A, już się zaczyna. Już się zaczyna, dobra. O kurde! Co tu się właśnie wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Margarita wygrała grę. Nie wierzę w to. No nie wierzę w to. Jak to się w ogóle stało? Nie tolerujemy słabych. Okej. A ten Shiru na ilu? Na 5, nie? Byśmy się starali. O. Dokładnie. Dobrze robisz, dobrze. Ej. A, jeszcze tutaj. No tak. Faktycznie. Dobra. Przecież to zaraz może być elegancko. Zaraz tutaj mogą się same piąteczki zrobić. To wtedy mamy akurat Shiru. No, strasznie mocnego Shiru. Tylko byśmy musieli poczekać jeszcze jedną turę, żeby te przymierze stali. Było na 5. Wtedy byśmy mieli piątkę. No i tutaj byśmy mogli uderzyć. No co on przyzwie? Ale Margarita wygrała tą kierę. No takiego pizza. No masakra.
Co on przyzwie? Tam coś jest do przyzwania? Bitkar. Szkoda. No, Witkar byłby fantastyczny. Zróbmy tak. Dobra. Jak teraz dobrze pójdzie i on nic tutaj nie wymyśli z tym weteranem, no to robimy te piąteczki. Jeśli wymyśli, no to po prostu pójdziemy w niedźwiedzia. Jego sobie uderzymy. To może być nawet zabawne. A niech mnie Kraken pokonuje. No i dobra. Jak ty, chłopie, teraz zrobiłeś mega lipę. Jeszcze mógłbym sobie ustawić coś, nie? Nie, bo tutaj jest... Aj, faktycznie. Aj, to trochę zepsułem. Trochę zepsułem. No nic. Zrobimy sobie tak. Nie zauważą nas. Dobra. Czego chcesz? No i siema. A i kończymy gierkę strzelczyni z Dolblatana. Wygrywamy to w pięknym stylu. Bardzo mi się to podobało. Szczególnie nas wyratowała Margarita. Tej, która jest dziewicą, matką i stanu. To ona tutaj zrobiła tak naprawdę mega dużo punktów. Już go nie będziemy męczyć. Wygrywamy to. Łatwo. No właśnie. W takim razie przejdźmy do gry numer 3. W ostatniej gierce z asymilacją się zmierzymy. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Napiłem się właśnie wody gazowanej. Mi gaz aż do oczu wszedł. Z Nilfgaardem sobie zagramy, z Przeherą. Czyli co? Czyli oczywiście asymilacja tutaj się pojawi. Trzeba by było wygrać to, przycisnąć go, żeby on, no, powyciągać kilka kluczowych kart. Oj nie. No, sorry, ale ty, Madok, tutaj niestety w tej rundzie nie będziesz grany. Ewentualnie z ręki. No nie mogłem tego zostawić, ja muszę mieć te zagranie na Elfi Prorokini. Jest po prostu to zbyt ważne na Simlasie, żeby to zrobić, nie? Głodem ich pokonamy, opór zdusimy pragnieniem. No ewentualnie, no to rzucimy tego Madoka. Bo bomby mamy dwie, to też tak, kurde... Nie jest to jakiś ten... Że musimy zrobić to, nie? Zagrajmy sobie to. Nie ma piękniejszego miejsca niż Dolina Kwiatów. Dobra. Kurde, w podgląd czasem też nie chcę iść w to. A że pójdziemy w tego Madoka. Nie jest to jakieś piękne zagranie. Nie jest, no nie jest. Bo to byśmy mogli bombkami go porobić. Dobra. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Pójdźmy po prostu w ten sposób. No nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Musisz ją wygnać. Nie widzę innej drogi, panie.
Okej. Okay. Nie powtórzę. To on rzuca Jana. Teraz tak. No bo my nie mamy praktycznie jednostek. Mógłbym zagrać jeszcze o Neiromancję na tą chwilę. Co byśmy z Neiromancji wyciągnęli? Mógłbym pod gąbczastym grzybem wyciągnąć. Albo kagańca. Tylko że kagańca. No moglibyśmy w Gina, nie? Chyba tak zrobię nawet. Albo dawaj. No i dobra, teraz w razie pasu rywala robimy na Simlasie te punkty. Musimy to zrobić w jednej karcie na pewno. No gramy już pod gąbczastym grzybem, a to oznacza, że musimy... no musimy to grać, no Shiru musi być rzucony. Okej, okay. On pasuje, dla nas bardzo dobre, bo my oczywiście to robimy. Masz tak. 200 lat, a zachowujesz się na nie więcej niż 100. Dawaj, dawaj. Ile to jest? 6 punktów, czyli akurat. Czyli akurat, więc możemy go cisnąć bez problemu. Mamy o Neiromancję. Mamy wszystko przygotowane. Madoka sobie oczywiście wywalimy. Shiru jest już przygotowany pod gąbczastym grzybem. No kurde, naprawdę wygląda to dobrze. Szkoda tylko, że mamy tą driadę, nie? To jest problem. Daj mi jakoś jakiegoś Janka, Sary. Słyszę, dawaj. Że jesteś fanem mojej twórczości. No, słabo. Kurde. O, jest. No, dawaj tutaj. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Blokada, a to się może przydać akurat. To się bardzo może przydać. To ten stary grot bardzo taki, no... Jak ktoś mi uderzy, jak zrani go, to on, co, zginie, nie? To tylko jak mamy grota w talii. Chyba nie, chyba zawsze będzie ginąć. Nie wiem. Tak czy siak, w jednym zagraniu zrobiliśmy bardzo dużo punktów. Zrobiliśmy 33 punkty plus mamy blokadę. I teraz możemy sobie w tak zagrać. Bo chcemy się pozbyć tej asymilacji. Nie wiem, czy ten Shiru nam siądzie. Bo na razie, no to wygląda to dosyć biednie. Nie mamy za bardzo czego. Okej. Okay. Dobra. 26, 27, dobra. 28 do 0 plus mamy blokadę. Ale wiecie kogo? Na Alzura. Jeśli on rzuci Alzura, no to oczywiste jest to, że zagram blokadę. Niech ci się ciszę. Oko. No i co wyciągniesz, co? Bomba za 4. Oko. Powiem ci, kolego, że biednie to wygląda u ciebie. Okej. Okay. Czyżby rywal wyszedł z gry? No jeśli wrócimy do gry, no to po prostu zobaczycie to, a jeśli nie, to zagramy sobie jeszcze jedną grę, no bo za krótka była ta obecna. Także za chwilę się może widzimy, może nie. No i cóż, przejdźmy do gry numer 4.
czwartej, ostatniej grze zagramy sobie z nagrodą główną. Zadarłeś ze złą skeligiką. Dobra, na pewno nie chcemy magicznej kuli. Tego też nie chcę. Obym się tylko nie zaciągnął. Pięknie, pięknie, dobrałem wyśmienicie. Prawie. Brakuje nam jedynie czego to elfiego proroka, znaczy prorokini. Tej karty. Elfia prorokini, dokładnie. Tej karty nam brakuje. Niestety. Krasnoludomulga na dziecko nie przysługuje. Zaczyna z poborcy, tak? Dobra. To my zacznijmy sobie z zaklinaczki. Nie ma problemu. Tak żebyśmy potem, kiedy zagramy bombę dwimerytową, no to wiecie, przynajmniej dostawali jeszcze dodatkowe punkty. Dobra. To nam ginie teraz, na szczęście, w tej rundzie. Także luz. No chyba, że mi przejmie teraz z Filipin Madoka. Dokładnie, przejmuje nam. No dobra. Nie ma problemu. Zagrajmy sobie to. Mógłbym zagrać oneiromancję w kaganiec. Szczerze mówiąc, to jest dobre zagranie. W tej rundzie już nic nie zrobimy z bombami, no ale ile my jeszcze bomb mamy? Dwie. No nie wiem. Albo gramy ten kaganiec, albo prorokini. Dobra, prorokini. Wysoko pod niebo. To teraz proszę cię, nie zgiń. Jak zginie, to będę żałował, że kagańca nie zagrałem. Mega będę żałował, bo kaganiec dałby nam teraz przewagę, nie? Kur... Nie, no ty ha. To bardzo źle. Obrodziło tej wiosny i w następnej też obrodzi. Już moja w tym głowa. Jakby zagrać jeszcze jedną zaklinaczkę i odpalić się z Simlasa? No tak. Co za mato? Zapomniałem. No nie wiem teraz co zrobić. No Junior mega zepsuł. Też lidera nie chce zużywać. Dobra, pas. No nic tutaj nie wymyślę. Za bardzo... No nie mamy po prostu jak go przebić w jednej karcie. W dwóch? O, w dwóch by można było. Chodź. Chodź na przykład teraz, mamy Elfią Prorokini, więc no, jest o wiele lepiej. Możemy spróbować. Okej.
No mamy jak odpalić combo i tak dalej, więc o to się nie musimy martwić. O, kolego. Okej, czyli gramy. Wypełnić formularz Z6CV1265X. Nie ma problemu. No w takim razie na sam początek to ja bym rzucił sobie to. On znowu robi to samo co wcześniej. Dobra, teraz już na przykład go przebijamy. To jest dobre. Co się odwlecze, to nie uciecze. Aj. Chciałem powiedzieć, teraz mamy idealną sytuację do rzucenia Elfi Prorokini. Nie przebijamy go. To jest, no, problematyczne. Ewentualnie zagrajmy sobie w ten sposób. Obrodziłem się jasno i następnej też obrodzi. Już moja w tym głowa. Okej. No ja tutaj już muszę zagrać to. Starszyzna musi powstrzymać. Przebijać go nie przebijam, ale on już chyba ucieka z tej rundy. Na to wygląda. Teraz byleby mi tylko nie zbił Elfiej Prorokini. Dziwna sytuacja. Co, Savola będzie tam grany? No możliwe. No jeśli on teraz nie spasuje, to my zrobimy bardzo dużo punktów na Simlasie. Z samych zaklinaczek zrobi się 9. Chyba, że mnie ją zbije. A tu Savola. Jasne, musiał zagrać to gówno. Ale po co są te paski na nosy? No nic, rzucamy Simlasa. Teraz. Potrzebowałem jednej jednostki przynajmniej, żeby no te punkty, nie, na równo były rozłożone. Bo tak to byśmy na witalności stracili. Jakbyśmy 4 witalności dostali, bo on by spasował i co? Dostalibyśmy tylko 2. W razie czego, tak czy siak, jeszcze mamy szansę uruchomić nasze combo. Może nie w 100%, ale po pierwsze, bo jeśli zagramy Simlasa, to zrobimy sobie te kulki i one będą w sumie... Magia niesie chaos. Okej. Masz ponad 200 lat, a zachowujesz się na nie więcej niż 100. No my tutaj już przebijamy, nie? Tak. Chciałem powiedzieć teraz, gdybyśmy zrzucili na przykład wytwarzanie petard, to wytwarzanie petard daje nam możliwość w następnej rundzie zagrać oneiromancję i odpalą się wtedy 2 kulki na Alzurze. To teraz pytanie, czy on będzie grał do końca? A, jest Kurt. No dobra. No to jest bardzo dobrze. Możemy sobie tak zagrać. No i... Jest dobrze. W takim razie mamy przewagę karty. Mamy lidera, on ma lidera. I my mamy nasze combo jeszcze. Jeszcze gdybyśmy dobrali kaganiec, byłoby zajebiście dobrze. Shiru tutaj nie będzie fajny. W tej gierce, no za krótka jest. Mamy kaganiec, więc odpalamy Alzura do pełna. Dobra. Ja już sobie zostawię.
Zostawię tak tą rękę, bo mogę się tutaj zaciągnąć. No, nie chciałbym się zaciągnąć. Chodź, poczekaj. No nie, nie chciałbym się zaciągnąć. Lepiej już tak zostawmy. Zasady wymyślono dla tych, którzy bez nadzoru spopieliliby sobie ręce. Ole pięknie! Tylko, że on nam poleci do niego najprawdopodobniej. Dawaj tutaj wszystko. Oj, a to akurat szkoda. No dobra. Oby ten hrabia nie poleciał do niego. Ta karta jest taka, no, dosyć niepewna. Okej. Wow! Co jest? Ożywiona zbroja. Hrabia, gdybyśmy to naprzód rzucili, to jeszcze byśmy mieli zajebistego Vincenta. No to nie wiem. No nie wiem, zostały nam jeszcze dwie bardzo, bardzo słabe karty. No, plus nasz lider. Okej. Okay. To akurat bardzo niedobrze. Chodź. Okej. To jest 8. No dobra, to dawaj. Dawaj w ten sposób. No i naszego lidera teraz. Okej, okej. Teraz szybko. Nie zauważył nas. No i dobra. Spasowo, dobra, to wygrywamy tą gierkę. Także co? Pięknie. Pykło elegancko. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i powodzenia na szlaku.